I to jest wyczerpanie porządku obrad pierwszych czytań. Zostały nam dwa głosy odstąpienia od drugiego czytania i głosowania. Przypominam, za chwilę będziemy kończyć sesję i sprawdzać też obecność. Proszę Państwa, po pierwsze głosujemy wniosek o odstąpienie od tego czasu dotyczący zmiany w budżecie miasta Krakowa na rok 2013. Działa 1058-1051, druk numer 1154, to jest projekt prezydenta miasta Krakowa. Wpłynął prawidłowy wniosek 18 radnych o odstąpienie od drugiego czytania. Bardzo proszę, kto jest głosem za, głosem przeciw? Nie widzę, a zatem bardzo proszę głosowanie za przez podniesienie ręki. Kto z Państwa radnych jest za odstąpienie od drugiego czytania? Tam jeszcze jeden głos jest bardzo dobrze idący. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Zamykam głosowanie. Proszę o podanie wyniku głosowania. (0) 24 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się, 0. Biorącego w głosowaniu, stwierdzam, że wniosek został przyjęty. Zatem, proszę Państwa, przystępujemy do procedowania tego wniosku. Pani dyrektor Okarmów, czy były jakieś poprawki? Nie było. Termin minął o godzinie 12.30. Zatem proszę o głosowanie tego wniosku. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały druku nr 1154? Bardzo proszę rękę w górę. Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Zamykam głosowanie. Proszę o podanie wyniku. (28 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się). Zatem stwierdzam podjęcie uchwały.